Co to za akcja? Widzę, że to jakiś taki kolejny w ramach akcji seniora, no, czyn społeczny nazwijmy. Senior w akcji, druga część. Pierwsza była w październiku, zakończona, można powiedzieć, sukcesem dużym. Rośnie roślinność, ludzie dbają, pielą, a w tej chwili jest drugi etap tego. Cały styczeń, luty, marzec odbywały się spotkania, szkolenia, rozmowy. Projekt pisany, pozwolenia zdobywane, a dzisiaj finał tej pracy na tym rondzie, które widać. No właśnie, gdzie się znajdujemy i co tutaj powstanie? Powstanie pięknie. Mówimy o zieleni oczywiście. Mówimy o zieleni, tak. Mieszkańcy od wielu, wielu lat prosili, żeby to rondo zostało czymś obsadzone, żeby nie była to tylko piaskownica dla piesków. I jakoś tak schodziło, nie było nigdy na to środków. W tej chwili my te środki pozyskaliśmy z Fundacji Polsko-Amerykańskiej Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EN z Warszawy. Projekt jest, zapał ludzi ogromny, chęć zrobienia na swoim osiedlu czegoś ładnego dla siebie. Seniorzy w akcji, ale widzę też tu ludzie młodsi. Bo to jest międzypokoleniowe. Rodzinne, tak. Tak, międzypokoleniowe działanie. Seniorzy z rodzinami, z wnukami. Każdy, kto ma ochotę, siłę, chęć wziąć w tym udział, może tutaj zejść i to robić. Cała akcja dotyczy tego ronda, czy jeszcze jakiegoś? Tutaj jeszcze ten element z tyłu za nami, ten trawnik taki zaniedbany, to jest też do przekopania i do nasadzenia. Jeżeli nie zdążymy dzisiaj, wrócimy do tego zadania w przyszłym tygodniu, około czwartku. I Bora Komorowskiego z tyłu za nami, ósemka, tak samo pan z gotowym projektem we własnym zakresie wszystkie pozwolenia zdobył. Również chciałby, żeby przed domem zmieniła mu się zieleń, żeby było ładniej. No tutaj widzę też posiłek będzie po całej tej, no, po całym przekopywaniu i sadzeniu. No, pracujemy tutaj, ta ekipa zaczęła pracę o 11:00, to jest rzeczywiście fizyczna, ciężka praca. Muszą zdjąć całą tą darń, trawę, wytrzepać i w momencie, w którym będziemy się zbliżali do półmetku, to jest dobra godzina, półtorej, zrobimy sobie przerwę, jedząc kaszankę z grilla, kiełbaski, mamy ciasteczka, kawę w termosie, słodycze, no praktyczne z przyjemnym. Rozumiem, że na pewno ma już pani w zamyśle jakieś kolejne pomysły. Czy ja mam w zamyśle? Mam w zamyśle, ale na razie wszystko w szufladzie. Czekam na jakby lepszy czas.